Ja gram siebie, nie udaję tutaj jakoś specjalnie. Jeżeli są jakieś różnice pomiędzy mną a serialową Martą, to są bardzo, bardzo niewielkie. Więc tak naprawdę ja się czuję bardzo swobodnie w swojej roli. Czyli ty po prostu jawnie mówisz o swojej seksualności, która... No wiesz, teraz jak to jest? Bo w Polsce to nie jest takie, wiesz, prosto akceptowane. Czy ty masz jakiś odzew ze środowiska, że ktoś to zauważył i nie do końca mu się to podoba? Nie, raczej negatywnego odzewu nie mam, wręcz przeciwnie. Bardzo dużo ludzi mi kibicuje, że fajnie, że w końcu ktoś ma odwagę. Natomiast ja pochodzę z założenia, że tak naprawdę to nie jest jakaś specjalna nowość, tylko po prostu w tym momencie może więcej się o tym mówi, bo ja się z tym spotykam od bardzo dawna, więc dla mnie to tak naprawdę nic nowego. No i tyle, ale tak jak mówię, no raczej pozytywne opinie, wszyscy mi kibicują, wszyscy się cieszą, że tak, że w końcu powiedziałam głośno i nie muszę nic ukrywać. Zresztą nigdy niczego nie ukrywałam. No bo to wiesz, to jest też takie dość odważne i mocno ryzykowne, że ty wychodzisz na zewnątrz w serialu. No może troszeczkę, ale ja na to patrzę przez pryzmat raczej takiej normalności, że po prostu chcę być sobą, chcę grać siebie, nie chcę niczego udawać. Poza tym nawet jeżeli musiałabym coś udawać, to wyszłoby to na pewno sztucznie i dużo, dużo gorzej. No dobrze, to w takim razie czy w prawdziwym życiu Lena by ci się podobała? Nie powiem. Dlaczego? Nie no, podobałaby mi się, natomiast wolałabym, żeby zapuściła włosy troszeczkę jednak, bo lubię dziewczyny z dłuższymi włosami. Ale no poza tym super. Poza tym super. No właśnie, no bo Lena to jest taka dość żywiołowa postać. Z tego nawet co ja tutaj przyszłam, to po prostu od razu do nas dopadła. Czyli charakter też? Charakter też, aczkolwiek może tego nie do końca widać, ale jakby takie nasze prywatne rozmowy są dużo spokojniejsze, bardziej stonowane, poważniejsze, więc to tak nie jest tak, że ona tak cały czas jest taką roztrzepaną wariatką, ale... I w jednym jakby, i w drugim jest bardzo pozytywna, bardzo cieple odbierana i przeze mnie, i przez wszystkich innych ludzi. Słuchaj, jeszcze chciałabym, już kończąc ten temat, chciałabym się ciebie zapytać, i jak ty uważasz, czy w Polsce jest szansa na to, że homoseksualistom będzie żyło się lepiej? No mam nadzieję. I tak jest już lepiej niż kilka lat temu, bo kiedyś to była naprawdę ogromna kontrowersja. W tym momencie jest zupełnie inaczej to odbierane. Wszyscy podchodzą do tego raczej bardziej pozytywnie, to jest normalne. Nikt się specjalnie nie dziwi, że nie wiem, dwie dziewczyny czy dwóch facetów chodzi za rękę. Takich ludzi można spotkać wszędzie tak naprawdę, i na zakupach, i w kinie, i no w kościele to nie wiem, bo nie chodzę, ale tak naprawdę na każdym kroku, to nie jest jakieś strasznie, strasznie kontrowersyjne w tym momencie. Kilka lat temu tak, ale w tym momencie już nie. A ty jesteś z Warszawy? Spod Warszawy. No właśnie, więc to też mogło chyba ułatwić, prawda? Bo tutaj chyba myślenie w stolicy jest nieco inne. No, stolica rzeczywiście jest bardziej odważniejsza, natomiast ja nigdy nie miałam problemów z tym i... U mnie w miasteczku w Żerdowie pod Warszawą jestem całkowicie akceptowana i wszyscy zawsze wiedzieli o tym, jaka jestem, kim jestem, więc to nigdy nie było jakimś wielkim szokiem i to nie było tak, że ja przyjechałam do Warszawy i nagle mnie oświeciło i się ujawniłam. Nie, cały czas byłam sobą i cały czas żyłam w zgodzie ze sobą, więc to nie był jakiś wielki coming out.